To może się najpierw przedstawcie, jak masz na imię? Martyna. A ty? Weronika. Fajnie. Jak się pracuje podczas Intel Extreme Masters? Bardzo fajnie, bardzo sprzyjemni ludzie tutaj są, więc nie narzekamy. Na jakich imprezach najczęściej jesteś hostessą? No właśnie generalnie na IEM-ie. Na IEM-ie, czyli w zeszłym roku również byłaś? Również, 2 lata temu tak samo. I ci się podoba bardzo i dlatego tu jesteś znowu? Oczywiście. A przez 3 lata dla tej samej firmy? Tak. A ty? Jeszcze raz. Byłaś na poprzednich IEM-ach? To jest mój pierwszy IEM. A na jakich imprezach najczęściej jesteś hostessą? Raczej jakieś targi w większych miastach. Bardziej lubisz taką imprezę, gdzie są głównie młodzi ludzie, czy tacy, gdzie są biznesmeni raczej? Mi się ty bardziej podoba, bo są większa różnorodność ludzi i bardziej mi się to podoba. Okay. A grasz w gry na co dzień, albo kiedyś grałaś, albo masz zamiar może, bo IEM cię zachęcił? Możliwe, że będę grać, ale na razie nie grałam i się jeszcze nad tym nie zastanawiałam. A masz kogoś w rodzinie, kto gra? Nie. Okej, okay. A ty? Masz kogoś w rodzinie, kto gra w gry albo sama grasz w gry? Tak, w rodzinie mam, tata gra, kuzyn gra, więc tam są takimi bardzo zażytymi. A ile to ma lat? Prawie 40. Okej, okay. Czyli jeszcze młody facet, więc jeszcze może sobie pograć. A w co gra najczęściej? War of Tanks? Tak. Jest taka gra. A czy taka impreza jest cię w stanie zachęcić do tego, żeby zagrać kiedyś w coś? No, może kiedyś towarzysko na pewno, ale... Dziękuję bardzo serdecznie, było miło was poznać. Dajmy go. Mateusz jestem, jakby co, bo się nie przedstawiłem, przepraszam. Dzięki.